Z prawdziwą radością pozdrawiam Was, drodzy młodzi. W 1995 roku w Skoczowie wołał do nas Polaków i do całego świata, że Polsce potrzeba ludzi sumienia. Ludzi, którzy będą kierowali się tym wewnętrznym prawem, jakie Bóg dał człowiekowi wtedy, kiedy go stwarzał na swój obraz i na swoje podobieństwo. Co to jest sumienie? Bardzo często są najrozmaitsze definicje sumienia i nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że sumienie to jest to wewnętrzne prawo Boże, które zostało włożone we wnętrzu człowieka, że sumienie to jest sanktuarium, gdzie w tym sanktuarium kształtują się nasze dobre czyny, nasze dobre postanowienia i te propozycje, które kształtują człowieka, ażeby był bardziej doskonałym, żeby był bardziej człowiekiem, żeby nawiązywał właściwie relacje ze swoimi bliźnimi w oparciu nie o swoje własne tylko pożądania, ale o to, co Bóg dał człowiekowi. Najcenniejszym darem człowieka, Boga dla człowieka, to jest właśnie dar wolności i dar rozumu. Człowiek, który zdaje sobie z tego sprawę, że otrzymał te dwa wielkie dary jako człowiek, będzie zawsze starał się, żeby w oparciu o sąd rozumu kształtować swoje własne postępowanie. Dlaczego inaczej jest w życiu? Dlatego, że człowiek odstąpił od tego prawa, które Bóg kiedyś dał jemu, wtedy, kiedy go stworzył, wtedy, kiedy człowiek był przyjacielem Boga. Jak mówi autor biblijny, w przyjaźni żył z Bogiem. Ale w pewnym momencie ktoś mu potrzebną, słuchaj, ty możesz być człowiekiem wolnym. Możesz kierować się swoim własnym rozumem. Możesz być całkowicie autonomiczny, niezależny od Boga. Możesz decydować o tym, co jest dobre i co jest złe. I tym ktoś, tym kimś, to właśnie był odwieczny nieprzyjaciel Boga. To był szatan, musimy sobie jasno powiedzieć, chociaż to słowo nie jest tak bardzo chwytliwe i aktualne dzisiaj, ale rzeczywiście to był ten szatan, który pod postacią węża, obraz biblijny, potrzebno człowiekowi, że możesz być całkowicie niezależny. Możesz zrzucić kajdany prawa Bożego. I człowiek to zrobił. I od tego momentu notujemy te tragedie, które spotykamy w życiu ludzkim, w życiu całej historii świata. Chciał się człowiek kierować własnym prawem. Chciał wejść na miejsce Boga. A to jest absurd. Bo tylko Bóg może decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. A Bóg dał człowiekowi te jasne i proste przekazania. Pismo Święte powie, że to jest 10 słów Boga skierowanych do człowieka wtedy, kiedy zawierał z nim przymierze na górze Synaj. Jezus proklamował to prawo, kiedy stanął na górze błogosławieństw i do rzeszy młodzieży przeszło 100-tysięcznej, tak jak Chrystus 2000 lat temu, tak On również przemówił z okazji wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, mówiąc właśnie o tych błogosławieństwach, które po ludzku są nie do wykonania. Z tego względu, że są bardzo trudne. Są czasami nie do przyjęcia przez człowieka, który jest ukierunkowany ku konsumizmowi, ku temu, ażeby ewentualnie zadowalał tylko potrzeby swojego ciała, nie bacząc na to, że on został stworzony po to, ażeby realizował siebie w dawaniu siebie innym. Skąd on może o tym wiedzieć? Właśnie Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, że nie pozostawi ich samimi. Da im ducha pocieszyciela, ducha, który będzie wstawiał się za nimi, ducha, który napełni ich pełną wiedzą o tym, co potrzeba do zbawienia, ducha, który daje im moc i siłę do świadczenia o tym, że człowiek przynależy nie do ziemi, tylko do ziemi, ale jest dzieckiem Bożym. Stąd sumienie jest niezwykle ważne.
Ojciec Święty przemawiając na naturalnie Sługa Boży do młodzieży na Jasnej Górze, powiedział, że sumienie jest niczym innym, jak tylko czuwaniem. Czuwaniem nad swoim postępowaniem, nad tym, co człowiek decyduje, nad swoimi oczyma, nad swoimi czynami. Sumienie będzie zawsze kierowało człowieka ku dobru, jeżeli będzie człowiek kierował się rozumem i wolnością ukształtowaną na prawie Bożym. Stąd, droga młodzieży, ten głos Ojca Świętego, ażeby być człowiekiem sumienia, skierowany jest do każdego z nas, a szczególnie do was, bo przecież wy będziecie kształtowali życie naszego narodu, układy polityczne, społeczne, kulturalne, rodzinne. To wy będziecie decydowali, jakim będzie nasz naród. Czy Polacy będą ludźmi sumienia, czy będą ludźmi tylko swoich własnych pożądań i wolności pojętej w sposób niewłaściwy.